got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, witam was kochane siorki w kolejnym odcinku ze Skyrimka. No cóż, pomogliśmy naszemu nowemu kumpelkowi posprzątać grobowiec jego rodzinny. Zabiliśmy przy okazji nekromantę, który dają nam sporo fajnych rzeczy i troszkę czekam, nie mogę tylko aż się posprzedaję. Może w końcu wymaksujemy naszą chałupę. Takie, słuchajcie, jest założenie, taki jest też plan, ale tymczasem musimy jeszcze dotrzeć tutaj. O, tutaj, gdzie mamy misję, więc chodźmy tam. Chodźmy i zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Na Livia z nami idzie. O, dostępny poziom, proszę, przegapiłem. Tabulatorek, awans. Kondycja teraz powinna być dobra. No i kurde, nie nagrywam odcinków codziennie, więc nie odpowiedzieliście mi na pytania z poprzedniego odcinka. Może wy już odpowiedzieliście, ale ja jeszcze tych odpowiedzi nie znam, bo nagrywam na zapas. Ale wiecie, chcę się nacieszyć żoną, jak wróciła i tak to wygląda. Co w otwarciu zamków jest lepsze? Uczeń. A ja bym chciał coś do łuku, na przykład. Dajcie mi tego tabulatora. Czy mogę coś do łuku sobie zrobić? Więcej? Ostatnio nie mogłem. To mogę. Tego nie mogę. Ta prawa ręka. Potężny strzał, sokoli wzrok. To mogę? Mogę. Damy tu jeszcze, żeby było jeszcze większe napięcie. To zawsze spoko. Idziemy dalej. Teraz chciałam iść. Nie tu, bo muszę iść w tamtą stronę. Ale nie wiem, gdzie tu dojdę. Tam do licha. Pokażmy emeczkę. Gdzie on idzie? Nie, chyba wracam. Tu przecież byłem. Co ja piłem? Przecież tutaj wchodziłem. Przepraszam was, biegniemy dalej. Taki ładny widoczek, co? Trzeba to przyznać, że ładny. Gdzie mamy teraz iść? Więc raczej we prawo. A co, że tu jest? Idziemy tam? Znowu nie dojdziemy do siwobrodych, ale wiecie, ja lubię takie stwierdzenie. Szybki zapisik? Widzę co? Nie, wczytam ten save. Widzę co? Ja nie wiem, czy by mnie zaatakowali. Muszę podejść bliżej. Bo może by mnie nie zaatakowali, tak? Sprawdźmy to. Bez skradania. Ale dlaczego? Tylko tyle,
Wejdę jeszcze raz, przepraszam was. Wejdę jeszcze raz, ale bez broni. Z drugiej strony podchodzimy z bronią wyjętą. Może to nie są wrogowie. A nie chcę, wiecie, sobie robić wrogów, jak nie muszę. Ej, o co ci chodzi? Tylko podchodzę. Okej, okay, czyli jednak nie da się przyjaźnić. To są niefajni. Atakują nas, tak wiecie, od razu. Wredne. Po prostu bezczelnie nas zaatakowali. To jest podejrzane wszystko. Tu sobie grzecznie idziemy, a tacyś ci nas atakują. Przejdźmy najpierw górą. Tak czy nie chcemy. O, patrzcie, zwłoki kogoś zabili. Łuskowy hełm. Mało waży, więc możemy go zabrać. Potem się sprzeda. Czyli po prostu ci magowie zaatakowali tych ludzi z osady i ich wybili. Łajzy. Sprawdźmy, co jest w kufrze. Złoto, bierem. Szafa. Absolutnie nic nie ma. Idziemy na górę. A na górze worki z kapustą. No, szanujmy się. I marchewka. Chyba nie ma zbyt wielu wrogów. Ale tak to chyba jest w Skyrimie, nie? Że sobie chodzisz, coś tam szukasz. Potem lądujesz w zupełnie innym miejscu i robisz zupełnie inne rzeczy niż chciałeś. I to jest piękne. To jakieś okultyzmy odprawiał? To w ogóle za typson jest. Te szaty maga biorę, bo one, wiecie, mało ważą. Kostur zombie. Ładne rzeczy. Muszę się, wiecie, trochę uleczyć. Bo tak się obawiam, że to nie są wszystkie przyjemności, jakie mnie czekają. Na kucaka i wchodzimy. Fort Amol. Ja.
Kurde. No kurczaki. To trzeba, wiecie co? Olać ten. Trzeba z mieczem wchodzić i naparzać. Tu nie ma to tamto. Prawie. A, trzeba jeszcze raz szybciutko. Na pewnej bombie. Co to było? Ależ tym ogniem przygrzali. Bożeż ty mój, co tu zrobić? Co tu zrobić? Jeszcze stół. Czekajcie, przecież ja mogę. Nie mogę, mikstury. Kurczę, ale cyrk. Silni są. Zobaczcie, mogę wziąć mikstury, to jest trochę oszukiwanie, nie? Odporność na magię, pomniejsze uzdrowienie, jest coś na ogień. Tak, uzdrowienia, wojownika, zdrowia. Nie, trucizna magii, nie mam nic na ogień, kurde, ale dobra. Kurde, prawie. Nie, muszę łykać po prostu poty, jak kiedyś w Metinie się grało. W dwójce, nie wiem czy graliście. Łykać poty trzeba, no. Mikstury, proszę. Weźmy tak. Siły i pomniejszego uzdrowienia. Dobra, trzeba znowu przez poty. Jestem za słaby na takich wrogów. Mikstury i znowu to samo. Mam nadzieję, że mam ich jeszcze sporo. Walcz magią. O kurde. Ja zapisuję, wiecie, bo to jest dramat po prostu, co tu się dzieje. Orkowa strzała, szata, buty, sztylet. Nie potrzebuję. Tutaj proszę. Co tu macie fajnego? Gwiazdozbiór. Lampa, garnki, kociołki. Nie potrzebujemy.
Ciebie przeszukałem, prawda? No, ci zdjąłem szatę. Widać galoty. I nic nie wiem, ty, ale to ci magowie to jest upierdliwa swołocz do pokonania. Nic nie ma. Lalka, węgiel, szata do kitu. Wszystko czytamy standardowo. Ale patrzcie, wiecie, miałem dojść do tych siwobrodych i po prostu dane mi to nie jest. Co to? Ektoplazma. Wiecie, co mnie przeraża? Że to jeszcze nie jest wszystko. Więc nauczonym doświadczeniem robię szybki zapis. Wytrzymajcie kciuki. Orkowy sztylet, to weźmy, mało waży, sprzeda się. Trzymam palet na tym spuście, a tu nikogo nie ma, no dobra. O, tego zużyłem dużo, to się przyda. Otwieramy. Za pierwszym razem, ale pięknie. Złoto, no super, faktycznie. Pomidorów dziękuję, nie potrzebuję. Co tu mamy? Wino, 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 wina, wina dajcie. To chyba aptekarza, pszczoła. Cała pszczoła, gratulacje. Zaklinanie. No bo nie zaklinam niczego, ale tylko żonę, ale to się nie liczy. Jabłka, no bo wiecie co, chyba te drzwi nam zostały. Tu nic nie ma, czy coś jest. Amulet królów. Dobra. Skyrim? Już? Koniec? Wiem, że coś jeszcze więcej będzie. No, trzeba przyznać, tych trzech magów to był ostry kamień do zgryzienia. To się tam dało jako zbadane? Ach, bo muszę wyjść, żeby to się zbadało. Coś tu jeszcze jest, zobaczmy. Czy coś jeszcze tu jest, tutaj? Więzienie. Kurde, następny. No co za małpa? Ledwo znowu, ale już trochę lepiej, nie? Z
strzała z tyłka też może być, nie? Ważny jest efekt. Gwiazdozbiór czytałem. A tu jest jakiś kamień duszy. Co tu jeszcze jest? Książę żebraków. Nie. Yeah. Tutaj wszędzie jakieś książki. O matko, ile książek. Dobra, czytamy po kolei, tak? Oczywiście nic nie będzie w środku, ale znacie moje szczęście, nie? Zobaczmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie chce mi się nowy czytać. To są jakieś przygody. Bajka dla dzieci. Coś na moim poziomie. Jakieś podejrzane. Lidia, puść się mnie. Dziękuję. Po co puste więzienie w forcie? Kto mi to wytłumaczy? Bo ja tego nie kumkumam. I puste cele w forcie. Tutaj schodziłem. No dobra, jestem zawiedziony, ale co zrobić? Tam więcej nie ma, więc wracamy do Skyrim. Teraz tak, tam wchodziłem, tu wchodziłem. Tam już więcej nie ma. Tu jest ten stół, ale czy umiem coś zrobić w laboratorium? Nie bardzo. Zobaczmy. Składniki. Nie chcę robić czegoś, czego nie umiem. Trzeba by się kiedyś nauczyć. Mikstur. W tej chwili to mogę ewentualnie, wiecie, wyjść stąd. Chyba to mi tylko zostało. I co? 24 minuty odcinka. Oczyściliśmy fort. Jeszcze nie jest jako zbadany, nie wiem dlaczego. To, czy coś tam bym przeominął, czy nie? Dojdziemy dalej i zobaczymy. Co to jest zbadane? Nie, bo jest bieżąca lokacja. Dejdźmy dalej. Tam już chyba nic nie było. W dobrą stronę idę? Chyba w dobrą.
O kurczaki. Kochani, dobra. Dobra, dobra, dobra. Będziemy kończyli na tym. W tym momencie, bo to jest jakaś znowu jaskinia. Znowu idę w złą stronę. To może być też ciekawa przygoda. Ale znając Skyrima i tę sytuację, to będzie trwało jakieś 20 minut, więc nie ma co robić odcinka, Bóg wie jakiego. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piąteczkę, hej!